muzyczny prezent pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu dla pana Henryka Mandrysza z okazji urodzin. Z tym miejscem pan Henryk zawsze był związany. To się zaczęło w Domu Kultury właśnie. To wtedy była nie Dom Kultury, tylko to była cechownia kopalni Gujdo, tak się nazywało. I tu obchodził swoje 80. urodziny. Panie Henryku, dziś wyjątkowy dzień dla pana, 80. urodziny. Tak, 80 lat minęło jak jeden dzień. I to jest prawda, jak się pracuje, jak się obcuje z ludźmi, to tak szybko leci. Te 80 lat upłynęło panu chyba w tym, co pan kocha robić, czyli w muzyce. Jak najbardziej. I to mnie trzyma przy zdrowiu, przy życiu. Bo jeżeli człowiek robi to, co jest jego wymarzoną pracą, że tak powiem, no to wtedy się i dobrze czuje i wszystko gra. Człowiek orkiestra, niesamowity meloman, pasjonata, ale też człowiek o wielkim sercu, który wychował wiele pokoleń muzyków dętych, można tak powiedzieć, i no na tym nie poprzestaje, bo cały czas te nowe pokolenia tu przychodzą do nas i grają na tej naszej scenie, czego dowodem był tegoroczny koncert noworoczny. Cieszymy się, że mamy taką osobę w naszym zespole i cieszymy się, że orkiestra jest u nas od tylu lat. Wnoszą w każdy wtorek tutaj piękną muzykę do naszego wnętrza. A co? No, panu Henrykowi myślę, że kolejnych lat przede wszystkim siły i zdrowia, żeby udźwignąć tak dużą orkiestrę i żeby ta pasja po prostu w nim dalej kwitła, bo zaraża nas wszystkich codziennie i wszystkiego dobrego na kolejne lata. Jestem zachwycony jego postacią, jego sposobem bycia, jego sposobem odnoszenia się do ludzi, tworzenia tej wspólnoty orkiestry górniczej właściwie, bo taką ona w dalszym ciągu pozostaje. Niesamowity, niezwykły poziom muzyczny, ale także właśnie ten osobowy, który prezentuje sobą pan Henryk. Jestem naprawdę pełen podziwu dla niego. A pasterki, które przeżywamy razem w kaplicy świętej Barbary, 170 metrów pod ziemią, to są szczególnie ważne chwile i za to też jestem panu Henrykowi zawsze ogromnie wdzięczny. Kiedyś orkiestr zdętych było w Zabrzu mnóstwo, została nam jedna, no i cieszymy się, że Henryk cały czas trwa na posterunku, mimo tego, że czas upływa, po Henryku tego absolutnie nie widać, no ale cieszymy się, że jest i od czasu do czasu możemy delektować się fantastyczną muzyką i delektować się tym, że cały czas tradycje górnicze w Zabrzu są żywe. Tutaj ważniejsze są nie życzenia dla Henryka, tylko ważniejsze są życzenia dla nas wszystkich. Życzmy sobie, żeby Henryk był jak najdłużej w dobrym zdrowiu i dalej cieszył nas tym, co robi. Ja go znam od bardzo dawna, bo on był zawsze kapelmistrzem, zawsze dyrygował naszą orkiestrą, zawsze byliśmy z niego dumni, i z niego, i z jego orkiestry. A ja tu mam taki osobisty do niego sentyment, bo w tejże orkiestrze ponad 20 lat temu do jego orkiestry należał nasz najmłodszy syn Marek Trębacz. Jako taki brzdąc 10-letni ze szkoły muzycznej już grał w orkiestrze. Pan Heniek jest taki bardzo jednoznaczny, prostolinijny i pewnego dnia powiedział: słuchaj, no twój synek gra na trąbce, dawaj go sam do orkiestry. I od tego czasu Marek do dzisiaj jest w orkiestrze górniczej, ma mundur orkiestry górniczej, z czego jest dumny. Życzyłem mu tak: Heniek, żyj nam co najmniej 100 lat, zdrowiu, w szczęściu i żebyś do końca kierował tą orkiestrą. Podczas urodzin pan Henryk otrzymał także album z różnymi zdjęciami, które uchwyciły wyjątkowe wspomnienia nie tylko dla samego jubilata, ale i dla historii całego miasta. W 2009 roku powstał program Aktywna Młodzież i polegał on na tym, że w zabrzańskich szkołach prowadzone były młodzieżowe grupy liderów. Działaliśmy już wtedy we współpracy z Mikołowem, gdzie nasza młodzież wyjeżdżała na szkołę liderów do Mikołowa. Niestety, kiedy Mikołów zaprzestał swojej działalności po śmierci pana Tadeusza Rosy, z inicjatywy pana Jana Szulika młodzieżowa szkoła liderów została utworzona u nas. Także program Aktywna Młodzież składa się z takich dwóch części. Jedna część to są młodzieżowe grupy liderów w macierzystych szkołach. Tam młodzież podejmuje działania profilaktyczne w swojej szkole oraz wszystkie szkoły wspólnie podejmują działania profilaktyczne na terenie całego miasta.
Chcemy, żeby z naszej szkoły i z każdej szkoły, która bierze udział w tej grupie młodzieżowych liderów profilaktymi, młody człowiek zapoznał się, że świat współczesny jest światem, który jest niebezpieczny dla młodego człowieka, który próbuje go przyciągnąć na tą ciemną stronę, powiedzmy. Chcemy, żeby ten młody człowiek potrafił walczyć z tymi nałogami, żeby potrafił jak gdyby zwalczać to, co jest złe w współczesnym świecie. To jest sposób taki trafienia do młodych ludzi, ale też w połączeniu z doświadczeniem dorosłych. Bo tu o to chodzi, żeby się wspólnie uczyć. Młodzi muszą czerpać z doświadczeń, których nie mają. Te doświadczenia mamy my, dorośli, dyrektorzy szkół, pedagodzy w szkołach i wzajemnie się uczymy od siebie. A to jest taka stara prawda, że łatwiej dotrzeć w środowisku rówieśnikom. Uczymy ich, żeby oni między sobą potrafili robić coś dobrego. Uważam, że ta akcja jest bardzo potrzebna, ponieważ w tych czasach bardzo jest dużo zagrożeń ze względu na uzależnienia, tym bardziej, że nastolatkowie sobie sami pozwalają kupować alkohol i inne używki. Pomaga też w samorealizacji, czuję się lepiej, moja samoocena też jest wyższa, bo wiem, że mam wiedzę na ten temat i mogę też pomagać moim rówieśnikom. My staramy się pomagać właśnie osobom, aby nie popadły w takie nawyki i przede wszystkim pokazać im, że to jest złe i aby nigdy nie próbowali się w to wciągnąć. Mówią nam i przedstawiają, jak uniknąć uzależnienia, czego nie robić, gdy ktoś jest uzależniony i co zrobić, żeby tej osobie pomóc. Uzależnienia na przykład od alkoholu, papierosów lub narkotyków. Bardzo dużo ludzi właśnie się teraz uzależnia w tych czasach. Taka akcja jak dzisiaj pomaga Wam? Tak, pomaga nam, bo zawsze możemy pomóc komuś, kto jest właśnie uzależniony. Kiedy patrzymy, jak młodzi ludzie są uzależnieni od internetu, jak młodzi ludzie są uzależnieni od innych używek, to są nam potrzebni tacy właśnie liderzy profilaktyki, którzy będą pokazywali drogę dojścia do celu inną niż do tej pory, a jednocześnie będą pokazywali, że każdy z nas ma szansę, żeby rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Bo pięknie to kiedyś określił Albert Schweitzer, mówiąc, kiedy otrzymałeś coś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, energii, talentu, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi wybranych, a zatem powołany jesteś do tego, aby wiele ofiarować innym. I to właśnie jest rola i zadanie dla tych młodzieżowych liderów profilaktyki. Co po mnie zostanie? Chyba zawsze będzie to pytanie starożytnego pisarza, non omnis moriar, nie wszystek umrę, wiele po mnie tu zostanie. Miłe, takie dobre wspomnienia i pouczające przede wszystkim. Bardzo mi się podobało. Jestem tutaj każdego roku. Każdego roku uczestniczę na wszystkich spotkaniach. Bardzo, bardzo fajne, bo w każdym razie ja już jest trzeci raz jestem. Dyskusyjne spotkania z udziałem publiczności, czyli kawiarenka z oknem na świat w ramach obchodzonych w Zabrzu Dni Papieskich, to już tradycja. Te kawiarenki, które realizujemy od 17 lat, w różnych odmianach chcą odpowiedzi na pytanie, jak żyć? Jak żyć, żeby zostało dobro? Jak żyć, żeby stworzyć coś wyjątkowego? Ale myślę, że właśnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak żyć, to jest takim najpełniejszym właściwie wypełnieniem tych naszych spotkań. Każdorazowo wspaniali rozmówcy, każdorazowo wspaniałe myśli, ale zawsze towarzyszy jedna myśl przewodnia. Dobro, które chcemy odkrywać, dobro, którym chcemy się dzielić, dobro, które chcemy po sobie pozostawić. I właśnie na to pytanie, co po nas pozostanie, podczas spotkania w Teatrze Nowym próbowali odpowiedzieć rozmówcy. Wszystko jest w naszych rękach. Myślę, że bardzo wiele zależy przede wszystkim od tego, kim będziemy chcieli być, kim będą nasze dzieci i jak będziemy patrzyli na cały świat, niezależnie od tego, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. Musimy mieć pełną świadomość tego, co jest złem, gdzie to zło się dzieje i dlaczego się dzieje i musimy robić wszystko, aby próbować te rzeczy leczyć, naprawiać, bo inaczej właśnie ta nuta realizmu przejdzie w nutę pesymistyczną. Ja jednak wierzę w człowieka i mam nadzieję, że gdzieś przed nami wciąż tkwi się jakaś nadzieja, jakaś iskierka, która pozwoli nam trwać. Będziemy się zastanawiać,
jakie przesłanie towarzyszy dzisiejszemu społeczeństwu, dzisiejszemu pokoleniu i ludziom wiary, ale też i ludziom tym, którzy bazują na tym światopoglądowym takim wytłumieniu tych wszystkich takich duchowych spraw. Będziemy szukać również tego, co ważnego w jego nauczaniu, przesłaniu zostało nam, nie tylko Polakom, rodakom, ale społeczeństwu europejskiemu pozostawione, bo Jan Paweł II mówił, że jeżeli Europa chce naprawdę oddychać pełną piersią, to jednak bez Chrystusa będzie trudno zrozumieć człowieka. Ale jako średnie pokolenie, powiedzmy młodemu pokoleniu o człowieku, który kiedyś był, który pozwolił nam oddychać wolnością, i który nie miał przecież czołgów, armat, samolotów, ale niesamowitym słowem, modlitwą, własnym przykładem i własną wielką pokorą pokazał, że warto żyć. Norwid napisał, że zostanie poezja i dobroć, natomiast ja myślę, że ten katalog należałoby rozszerzyć, bo zostanie po nas sława, która może być dobra lub zła, zostanie po nas pamięć, która też może być dobra lub zła, zostanie po nas to wszystko, co jest bardzo silnie nacechowane emocjonalnie i mam wrażenie, że my nie mamy na to wpływu, jak to, co po nas zostanie, będzie żyło tutaj. I w związku z tym możemy wyłącznie, ja myślę, zdystansować się od tego jakoś i starać się tu i teraz żyć po prostu dobrze. Tegoroczna edycja Dni Papieskich na Kawiarence z Oknem na Świat się nie kończy. Jutro w kościele pod wezwaniem świętej Anny o godzinie 18:30 rozpocznie się koncert pasyjny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, chóru Rezonans Contutti oraz solistów. Przed nami także wieczór literacki inspirowany twórczością Jana Pawła II, wielkopiątkowe refleksje poetyckie, czyli Cisza wyrzeźbiona słowem oraz prezentacja multimedialna Żadne słowo, gest ani znak nie uniesie całego obrazu. Pierwsza edycja w Katowicach, druga w Wodzisławiu Śląskim, a od 3 do 13 w Zabrzu. Mowa o śląskim konkursie pianistycznym, który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Nazwa się bierze z miejsca, w którym się odbywa, czyli tutaj u nas na Śląsku. Natomiast uczestnicy są z całej Polski i nie tylko. Mamy również obcokrajowców, dlatego że sam konkurs jest ogólnopolskim konkursem z możliwością udziału osób spoza Polski. Łącznie mamy prawie 20 uczestników. Może wydaje się to niewielka ilość, ale jednak repertuar, program, który muszą uczestnicy przygotować, jest bardzo wymagający. To są uczestnicy, którzy mają po kilkanaście lat, są uczniami średnich szkół muzycznych. Tak, program jest zróżnicowany dla dwóch grup. Obejmuje utwory różnych epok, także od okresu baroku, to jest prelude i fuga Bacha lub jakiś utwór polifoniczny, jedna część sonaty klasycznej, dwie etiudy oraz utwory dowolne, także taki bardzo przekrojowy. Dodatkowo w drugiej grupie mamy obowiązkowe preludium Góreckiego, a także finaliści grają z orkiestrą jedną część koncertu Beethovena. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to jest to dosyć trudne zadanie na pewno. Zresztą dla obu, bo to się wiąże jednak z pewnym rozwojem i wiekiem. Także trzy etapy zróżnicowane programowo, no gdzieś 40-50 minut solowego repertuaru plus jedna część koncertu. Tutaj jest dosyć prosto wyłowić tych, którzy są utalentowani. Nawet jak są jeszcze młodzi, nawet jak jeszcze nie grają tych wielkich utworów, które są grane przez starszych. Ale to się sprawdziło i myślę, że konkurs jest potrzebny dla samych uczestników, ich rodziców, pedagogów i w końcu publiczności, która też ma wielką satysfakcję. To jest ważna sprawa, bo jest jakimś sprawdzianem aktualnej wiedzy o muzyce, aktualnej techniki i stopnia zaawansowania. Także to jest bardzo ważne. Przy okazji konkursu w szkole prowadzone były warsztaty pianistyczne skierowane do uczestników i uczniów.
to jest taka po prostu wymiana myśli. Praca z osobą, która przychodzi na kurs pianistyczny, która jest bardzo, wiadomo, przygotowana, bardzo obeznana blisko z utworem, który wykonuje, po prostu ma szansę poznać nowy punkt widzenia. Pod wpływem tego punktu widzenia mamy okazję wspólnie popracować. Dla mnie to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, bo każdy z tych młodych artystów jest zupełnie inny i po prostu mam okazję zapoznania się z jakimś zupełnie nowym rodzajem estetyki i innym typem wrażliwości. Wrażliwości, którą każdy z uczestników okazywał na swój odmienny i unikatowy sposób. Muzycy biorący udział w konkursie z fortepianem związani są od najmłodszych lat. W tym roku minie 10 lub 11 lat, odkąd rozpoczęłam naukę gry na fortepianie. Bez muzyki nie jestem w stanie żyć i jest to coś, co wybieram jako moją przyszłą karierę. Ta muzyka to jest dla mnie jak taki najstarszy, najlepszy przyjaciel, z którym, powiedzmy, może relacje nie zawsze układają się najlepiej, ale bez którego nie jestem w stanie normalnie funkcjonować i z którym przebywanie zawsze przynosi mi radość, przynosi mi satysfakcję i wiele się uczę z tej relacji z muzyką. Otrzymałem 3 nagrody. Pierwszą za zdobycie pierwszego miejsca na konkursie, drugą za wykonanie tokaty e-moll Johanna Sebastiana Bacha i trzecią nagrodę Grand Prix konkursu. Dużo dla mnie znaczy, szczególnie dla mojej przyszłości też. No i mam, można by powiedzieć, kolejne osiągnięcie, kolejną rzecz, którą mogę sobie przyczepić na ścianie. Możliwość gry dla mnie to jest największe szczęście, największa radość, którą czerpię z gry i którą mogę się dzielić z publicznością. Ma dla mnie ogromną wagę samo to, że mogę po prostu występować. Po raz 10 w Zabrzu odbył się Śląski Dzień Treningowy Olimpiad Specjalnych. Ten dzień treningowy jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu już głębszym. Na tych zawodach nie ma rywalizacji pomiędzy zawodnikami. Reguły są bardzo swobodne, a właściwie to ich nie ma. Najważniejsze jest wykonać zadanie. Zadania są powiązane trochę z dyscyplinami olimpijskimi, ale są przede wszystkim dostosowane do możliwości uczestników. To jest sport w czystej postaci. Tutaj zawodnicy rywalizują nie między sobą, ale z samymi sobą. Pokonują swoje ograniczenia, z którymi przyszło im się zmagać przez całe życie. Ale najważniejsze jest samo uczestnictwo w tych zawodach, przede wszystkim pokazanie się. Pan Rubin Zabrze, zawodnicy Zabrze, Wiktoria Zabrze i gospodarze Kometu Zabrze. Zadania były różnorodne i dostosowane do możliwości zawodników. Śląski Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej obejmuje 25 konkurencji. Każdy z zawodników wybiera sobie dwie konkurencje, które ćwiczył przez cały rok i demonstruje tutaj swój sukces w wykonaniu tego zadania, które sobie wcześniej przygotował. Może to być na przykład unoszenie nogi, a może to być rzut do celu, może to być pokonanie ławeczki równoważnej, a może to być slalom między płotkami. Nasze zawody są dla przedziału wiekowego od 8 do 100 albo i więcej. Są to osoby, które lubią aktywność fizyczną. Jest 80 zawodników z 13 miast regionu śląskiego. Bardzo dziękuję miastu Zabrze, bo sponsorowane jest to przez miasto Zabrze i województwo śląskie, w głównej mierze miasto Zabrze. Dziękujemy za możliwość organizacji tych zawodów. Zawodnicy dzielnie pokonywali poszczególne konkurencje i z uśmiechem na twarzach kibicowali sobie nawzajem. Ćwiczymy na WF-ie poszczególne konkurencje. Przy zabawie, przy ruchu jest doprowadzane do perfekcji pewne czynności. I tak potem to wychodzi nam teraz tutaj na zawodach, jak wychodzi. Bardzo się cieszę, że Zabrze staje się taką stolicą śląskiego sportu olimpiad specjalnych. Tych imprez jest tutaj bardzo dużo. Zawsze się cieszymy, kiedy przyjeżdżają do nas goście z różnych stron całego województwa. Miło jest popatrzeć, jak wielką radość, jak wielką satysfakcję ta impreza sprawia dzieciom, które przecież na co dzień wymagają szczególnej naszej opieki.
wygrywa każdy, bo samo uczestnictwo i pokonywanie własnych barier jest przecież zwycięstwem. Zdobyte medale będą pamiątką i motywacją do dalszej rehabilitacji i aktywności fizycznej. Wchodzimy w Trydnium Paschalne najpiękniej jak tylko można. Pełny kościół ludzi, przepiękny śpiew, przepiękna muzyka, nasza Zabrzeńska Filharmonia, nasz rezonans Contutti, no i oczywiście wypełniony po brzegi kościół. To o czymś świadczy, to coś mówi. Myślę, że takie jest Zabrze. W Zabrzu wiemy, gdzie stawiać akcenty, jak budować i jak przeżywać. Przepiękny koncert, przepiękne poprowadzenie. W ten sposób łatwiej będzie nam przeżyć te 3 bardzo ważne dni po to, żeby znowu w niedzielę cieszyć się, radować się pięknymi świętami Wielkiej Nocy. Dzisiaj repertuar mozartowski, jak najbardziej odpowiedni na Wielki Tydzień. Motet Mozarta Ave Verum i Requiem Mozarta Demol. No oczywiście to już nasza wieloletnia tradycja, występy z filharmonią. No w ostatnich czasach jest ich troszeczkę mniej, po pandemii tak to wszystko wygląda, że nie jest okazji do tego koncertowania z filharmonią, ale oczywiście wszystkie próby główne odbywają się w naszej siedzibie Młodzieżowym Domu Kultury numer 1. Gramy te koncerty od wielu lat z różnym repertuarem, oczywiście odpowiednio dobranym, ale częstokroć sami słuchacze pytają: panie dyrektorze, kiedy znowu będzie rekwiem? Ostatni raz graliśmy 5 lat temu, więc doszedłem do wniosku, że czas wrócić do tego wspaniałego dzieła. W Wielką Środę, kiedy już jest ta brama tego świętego Triduum, które od jutra rozpoczynamy w naszym kościele, koncert pasyjny, który rozbudził na pewno też te czułe struny naszych serc, aby lepiej przygotować je na święte Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Znakomicie. Znakomicie to nasze dzieci z Akademii Muzycznej i jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. Jestem zachwycona, ponieważ występowała moja studentka. Jest to fragment jej recitalu dyplomowego. Jestem bardzo dumna, zaśpiewała pięknym dźwiękiem, pięknie się niosła, pięknie, że tak powiem, prezentowała, więc jestem naprawdę zadowolona i dumna z niej. Znakomite wrażenia, znakomity koncert i jak zawsze w wykonaniu takiego zespołu z taką orkiestrą i w tym kościele znanym z takich pięknych koncertów pogratulować.